Pixar w pudełku. Aby stworzyć symulator cząstek, potrzebujemy metody śledzenia ich ruchu w czasie. Dzięki temu komputer będzie je animował, klatka po klatce. Mówiliśmy, że znając równanie ruchu każdej cząstki, możemy obliczyć prędkość i położenie. Ale jak? Aby odpowiedzieć, wróćmy do ujęcia prędkości jako nachylenia wykresu położenia od czasu. Zaznaczmy dwie wartości czasu, T1 i T2, blisko siebie. T1 to położenie w czasie T1, a P2 to położenie w czasie T2. Nachylenie wykresu L tutaj to dobre przybliżenie prędkości V1 w czasie T1. Im mniejsza odległość między T1 i T2, tym lepsze przybliżenie. Jak w równaniu, nachylenie L, czyli prędkość V1, uzyskujemy ze zmiany położenia podzielonego przez zmianę czasu. Znając położenie i prędkość w czasie T1, obliczymy położenie w czasie T2, przekształcając równanie tak, by uzyskać P2. Zatem, znając położenie i prędkość cząstki w T1, obliczymy położenie w czasie T2 przy użyciu tego wzoru. Ale jak obliczyć prędkość w czasie T2? Jeśli znamy równanie ruchu, obliczymy przyspieszenie w T2. Na przykład, jeśli na cząstkę działa tylko grawitacja, to przyspieszenie jest stałe i ma wartość g. Przyspieszenie wyraża się nachyleniem wykresu prędkości od czasu. Czyli grawitacja to zmiana prędkości podzielona przez zmianę czasu. Możemy stąd wyliczyć V2. Znając P2 i V2, możemy powtarzać proces i wyliczyć P3 oraz V3 i następne, jak długo zechcemy. Zróbmy przykład. Niech na początku symulacji parametr T ma wartość 0. Cząstka jest w punkcie P1 i ma prędkość V1, a wektor grawitacji G ma zwrot w dół. Położenie cząstki w czasie T równe 0,5 wyliczymy z równania P2 równa się V1 razy T2 minus T1 plus P1. Gdzie T1 równa się 0, a T2 równa się 0,5. Zatem P2 równa się 0,5 V1 plus P1, czyli P2 jest w połowie wektora V1, a V2 obliczymy z równania V2 równa się G razy T2 minus T1 plus V1, gdzie G to skierowany w dół wektor grawitacji, który na Ziemi ma wartość 9,8 metra na sekundę do kwadratu. I znów, T2 minus T1 równa się 0,5, więc V2 równa się 0,5G plus V1. Świetnie. Teraz obliczymy położenie i prędkość przy T równym 1, stosując te same wzory. Liczenie na piechotę jest żmudne, ale łatwo jest napisać program, który nas wyręczy. O tak. Gratulacje. Macie już podstawy, by stworzyć symulator piłeczek ping-pongowych. W ćwiczeniu sprawdźcie, czy zrozumieliście te pojęcia, zanim zaczniecie tworzyć własne świetne symulatory.